Moi mili, znajdujemy się po raz kolejny na Suwalszczyźnie i po raz kolejny w miejscowości Gorczyca. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się w mojej ofercie kolejna działka, przepiękna, szeroka, bardzo długa działka z własną linią brzegową. Zapraszam Cię do obejrzenia tej przestrzeni. Spójrzcie sami, jaki piękny, szeroki teren pod zabudowę. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to 150 metrów od drogi. Będzie 150 metrów od drogi, jest 95. Olbrzymia, szeroka działka. Proszę Państwa, pod inwestycje, pod dom jednorodzinny, pod willę. Może ktoś chce wybudować tutaj domki rekreacyjne. Może ktoś chce skorzystać z tej ciszy, spokoju, z tej oazy szczęścia. Zresztą słychać to w tej relacji, że jest bardzo spokojnie i cicho. Ponieważ tak naprawdę mamy 23 800 m2 do dyspozycji. Za mną jest dalsza część działki. Za tymi drzewami jest przepust wodny kanału Gustowskiego. Za przepustem jest wyspa należąca do tej nieruchomości. Za wyspą jest kanał Gustowski. A za kanałem Gustowskim mamy miejscowość Płaską. W tym kierunku mamy jezioro Orle, dosłownie kilkaset metrów. Po drugiej stronie mamy niedaleko śluzę Gorczyce. Natomiast z przodu działki, za drogą asfaltową, mamy piękną, wspaniałą Puszczę Augustowską. Proszę Państwa, działka naprawdę robi wrażenie. Jest to piękny teren, który można rewelacyjnie zagospodarować. W dalszej części materiału wszystkie dane techniczne, parametry działki zachęcam do obejrzenia. Nieruchomość położona jest na Suwalszczyźnie, w bardzo cichej i spokojnej okolicy nad kanałem Augustowskim, z własną wyspą i otoczona jest kilkoma jeziorami oraz otulona Puszczą Augustowską. Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 23 800 m2 i składa się z dwóch działek o numerach 183/2 oraz 178. Naturalnie ukształtowanych z urzekającym wzniesieniem, na którym rośnie piękne drzewo. Działka 183/2 ma powierzchnię 15 300 m2. Jej szerokość to 66 metrów wzdłuż drogi gminnej oraz 415 metrów w głąb działki. I według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest między innymi pod zabudowę jednorodzinną, rekreacyjną lub siedliskową do 95 metrów od ulicy w głąb działki. Ale po wejściu w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowo będzie to 150 metrów. Działka o numerze 178 o powierzchni 8500 m2 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie rolne, natomiast poprzez przepust wodny pomiędzy kanałami tworzy naturalną wyspę. Media, które są dostępne na działce, to prąd w drodze, woda w drodze gminnej asfaltowej do podłączenia. Dużym atutem nieruchomości jest oczywiście bliskość otaczającej infrastruktury rekreacyjnej, a mianowicie Jezioro Górczyckie leży w odległości 1 km, czyli zaledwie 12 minut pieszo. Kanał Augustowski przylega bezpośrednio do działki 178, natomiast do śluzy Gorczyce mamy 750 metrów. To zaledwie 9 minut piechotą. Jezioro Orle znajduje się dosłownie 200 metrów od działki i jest widoczne w okresie jesienno-zimowym, gdy brakuje liści na drzewach. Miejscowość Płaska znajduje się w odległości 2 km i dojedziemy do niej w 3 minuty samochodem, 6 minut rowerem, 26 minut pieszo. Znajdziemy w niej między innymi pocztę, urząd gminy, lekarza, aptekę, szkołę, centrum handlowe wiejskie oraz bary z pysznym jedzeniem. Piękne i duże jezioro Serwy wraz z miejską plażą znajduje się w odległości 12 minut samochodem, 35 minut rowerem.
Augustów leży w odległości 21 km i dojedziemy tam w 20 minut samochodem. Organizowanych jest w nim mnóstwo atrakcji turystycznych. Istnieje możliwość popływania statkiem lub gondolami po jeziorach augustowskich. Do granicy z Litwą w Ogrodnikach dojedziemy w 30 minut samochodem. Odległość 36 km. Idealna nieruchomość inwestycyjna, która posiada z jednej strony dostęp do istniejącej drogi gminnej, asfaltowej, a dodatkowym atutem jest jej szerokość, około 66 metrów, co pozwala w przyszłości na bardzo korzystny podział geodezyjny na mniejsze działki. Czytała Karolina Kądziołka. Obejrzeliście materiał i mam nadzieję, że się materiał spodobał. Jeśli tak i chcecie coś więcej wiedzieć o tej nieruchomości, koniecznie zadzwońcie. Michał Dąbrowski, RMX City.